Sobota, 13 lipca, pierwszy mecz kontrolny Prochu Pionki w wakacyjnym okresie przygotowawczym. W Suskowoli przegrywamy 0-2 z trzecioligową Bronią Radą. Trenerze, po ustaleniu składu na te obie połowy, spodziewał się trener, że będzie taka dysproporcja w jakości gry, bo jednak o ile w pierwszej było naprawdę nieźle, graliśmy jak równy z równym, to w drugiej bez sztycha z przodu, bez pomysłu i tak bojaźliwie chyba za bardzo aż. No nie, troszeczkę tutaj szyki popsuła nam ten uraz Joela, tak? Jest niedysponowany, już wczoraj na treningu zgłaszał, dzisiaj nie pojawił się na sparingu, bo miały być dwa wyrównane składy i zupełnie by to inaczej wyglądało. Natomiast, tak jak mówię, możemy być zadowoleni z pierwszej połowy, bo nie ustępowaliśmy tutaj wyżej notowanemu przeciwnikowi i graliśmy jak równy z równym. Przy odrobinie koncentracji mieliśmy sytuację 4-3, gdybyśmy to skończyli, byłoby fajnie, ale mówię, jestem z pierwszej połowy zadowolony, natomiast druga naprawdę dużo błędów, dużo pracy nad ludźmi, którzy grali młodzi chłopcy, ale tak jak mówię, to jest tylko sparring, więc musimy próbować różnych ustawień, różnych zawodników na różnych pozycjach, żeby wybrać tą optymalną jedenastkę na ligę. Właśnie, jeżeli chodzi o zawodników i opozycję, Kacper Jaroszek na środku obrony. Tak to będzie w czwartej? Zena to jest szykowany, żeby wrócił na środek obrony? Znaczy, na pewno jest to nominalna pozycja Kacpra i dzisiaj udowodnił, że na tej pozycji czuje się bardzo dobrze i można powiedzieć, że wyłączył Kamila Czarneckiego z gry. Więc tak jak mówię, będziemy się temu przyglądać. No, trudno powiedzieć, że akurat będzie grał, bo to jest jeszcze daleka droga, ale na pewno będę już tutaj raczej ustawiał Kacpra na środku obrony niż tak jak w zeszłym sezonie na pozycji numer 6 defensywnego pomocnika. Jeszcze jedno pytanie o kwestie personalne, a właściwie dwa, bo wrócił do gry Adrian Pachlerski, młodzieżowiec na bok obrony po długiej przerwie, bo w rundzie wiosennej nie rozegrał chyba żadnego meczu, z tego co pamiętam. I chyba pozytywny powrót. Tak, oczywiście. Ja zawsze powtarzałem, że Adrian ma potencjał do tego, żeby grać. Jest bardzo walecznym zawodnikiem. Ma trochę problem z wyprowadzeniem, ale jest młodym zawodnikiem i myślę, że nad tym popracujemy. Naprawdę możemy mieć z niego dużo pociechy. Czterech piłkarzy testowanych. Jakich ten ocenia? Kto dzisiaj zrobił najlepsze wrażenie? Myślę, że bardzo dobrze zagrał środkowy obrońca Jańszewski. Zresztą wszyscy zawodnicy testowani wypadli nieźle, poza może zawodnikiem z Kujawsko-Pomorskiego, który no niestety widać, że albo jest nieprzygotowany, bo motorycznie wyglądał słabo, nieźle technicznie, natomiast jeżeli chodzi o motorykę, to nie na tym poziomie na pewno nie byłby wzmocnieniem dla naszego zespołu i myślę, że raczej w Prochu nie zostanie. Kolejny sparring z Grantem Skarżysko-Kamienna. Można spodziewać się jeszcze jakichś ruchów personalnych? Ktoś się pojawi? Tak. Kogoś trener ma gdzieś tam w swoim notatniku? Oczywiście, że tak. Prowadzę rozmowy jeszcze z jednym z napastników i z bocznym pomocnikiem. Także będziemy próbowali tutaj jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby się pojawili na treningu, bo są jeszcze na urlopach. I myślę, że w następnym sparingu już zagrają. Ale dla mnie najlepiej by było, gdybyśmy już w przyszłym tygodniu zamknęli kadrę i moglibyśmy pracować z tym materiałem, z którym wyjdziemy na ligę, bo pracy czeka nas dużo, tutaj szczególnie w defensywie. Aczkolwiek dzisiaj ta defensywa spisała się całkiem poprawnie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jest! Spokojnie! Spokojnie! Dobra. Na jacho! Tak jest! Czekało się, po orbicie graj! Wyżej nowy, wyżej nowy i szerzej! Wuju! Mały ruch jest na bokach!